Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. W czwartek w sali bankietowej Astoria w Końskich zorganizowano uroczystość Złotych Godów dla par z gminy Końskie. Nie zabrakło życzeń, prezydenckich medali, kwiatów, pysznego tortu, a przede wszystkim ogromnych emocji jubilatów. W rolę gospodarza uroczystości wcielili się burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Augustyniak. Proszę Państwa, to zawsze jest takie spotkanie, które inicjuje podróż sentymentalną. Przechodząc się między stołami, widziałem znajome twarze. W większości się znamy, Państwo jesteście ludźmi, którzy budowali naszą lokalną małą ojczyznę w różnych miejscach. Ja się bardzo cieszę z tego spotkania, bo jest to okazja nie tylko, żeby Wam pogratulować 50-lecia, które zaowocowało również przyznaniem przez prezydenta medalu, ale też podziękować za to, jaki wkład w budowę tej naszej małej ojczyzny wnieśliście i za przykład, który dajecie młodszym pokoleniom. Ja za ten przykład chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować, bo to rodziny, to małżeństwa, które są w stanie przyjąć, wychować dzieci, to jest nasza rzeczywistość i przyszłość społeczna. Bardzo serdecznie Państwu i gratuluję tego jubileuszu i bardzo za to wszystko dziękuję. Na dzisiejszej uroczystości zostaniecie Państwo odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem przekonana, że swoim małżeńskim życiem w pełni dowiedliście Państwo, że ten medal trafia do zacnych i szanowanych mieszkańców naszej gminy. Obecny na miejscu był także zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński. W tym roku w uroczystości udział wzięło dokładnie 29 par. Większość z nich jest już 50, 51 lub 52 lata po zawarciu związku małżeńskiego, ale rekordziści, państwo Michalina i Wilhelm Grochowscy, aż 57 lat. Dwie z par opowiedziało nam o swoich 50 latach razem. To był 71 rok, grudzień, pogoda jak dziś. Dużo, dużo śniegu. Biała suknia, długa, z koronki, mąż czarny garnitur. No i zaczęło się to szare dni po weselu, w remizie weselu. No jak było, jak wszyscy. Dorabialiśmy się, na świat przyszły dzieci, też trzeba było. Ale najważniejsze dla nas jest to, że umieliśmy się jakoś wspólnie dogadać, bez większych nieporozumień. Każdy ma swoją pasję, zajmuje się, nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Mój mąż lubi przytulasy, więc to też rozładowuje wszelkie sytuacje. No muszę powiedzieć, że często dostaję kwiaty. Też się tym chwalę, bo o to jednak ważne. Oczywiście kłócimy się, żeby oczyścić atmosferę, ale jak przyjemnie jest się przepraszać. Czy coś więcej jeszcze dam? No jest fajnie, mamy dwoje dzieciaków już na swoim, a my teraz jako emeryci żyjemy tak jakby w aktywności, czyli należymy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do emerytów i rencistów, działamy też w związkach działkowiczów, lubimy się bawić, no, w sobotę byliśmy na Andrzejkach w sierpniu, we wtorek na wykładach z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w środę, właśnie wczoraj byliśmy na Andrzejkach z Trzeciego Wieku. Więc jesteśmy trochę zmęczeni, ale szczęśliwi. A wie pan, żyło się tak, raz tak, raz tak, raz na wozie, raz pod wozem, jak to przysłowie się mówi. No, żyło się i biednie, bo to w latach takich żeśmy żyli i w takich żeśmy się pobrali, w latach ciężkich. Później mamy czwórkę dzieci, zbudowaliśmy domy dzieciom. Mamy wnuczków 8 wykształconych, także jesteśmy z życia zadowoleni. Brać życie garściami, kochać się, kłócić się, to jest wszystko.
Potwierdzam to, co żona powiedziała. I tak jak powiedziała na początku, że jak kłótnia, to i uśmiech. I jakoś to wszystko przeminie. No mąż był kowalem, to wie pan, jak to u kowala. Brudny nos, dobry grosz. No i tak Bogu dziękujemy za to wszystko, żeśmy tak dożyli. Życzenia, wręczenie medali i poczęstunek pysznym tortem to stałe punkty tego typu uroczystości. Natomiast czas świętującym umiliły występy artystyczne osób związanych z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Końskich oraz zespół Ludowy Rogowianka. Zapraszamy do obejrzenia tego, co działo się podczas Złotych Godów, a listę wszystkich świętujących par znajdziecie Państwo w naszym portalu tkn24.pl. Ta Wasza rocznica może być szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu Waszego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. To czas na podziękowanie za rozwój Waszej miłości i trwałości Waszego małżeństwa. Niech Wasza miłość pozwoli na stawianie kolejnych kroków i wspólną wędrówkę ku szczęściu. Tego wszystkiego, kochani, drodzy jubilaci, Wam wszyscy tu życzę. Już minął sąd słów niezwelone, na dzień szczęścia.